Witam na kanale Tej Klug. Dzisiaj pokażę, jak wyczyścić suszarkę kondensacyjną. Jest to sprzęt coraz częściej obecny w naszych mieszkaniach, szczególnie użyteczny w sezonie zimowym. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam serdecznie na film. Krok pierwszy. Opróżniam pojemnik na wodę. Wylewam wodę z górnego pojemnika po zakończeniu każdego cyklu suszenia. Ponieważ jest to woda z procesu odparowania, więc zlewam ją do butelki i używam w myjce parowej. Dzięki temu w myjce nie ma kamienia. Jest to odpowiednik wody destylowanej lub demineralizowanej. Krok drugi. Czyszczenie filtru nakładczki. Kładki usuwa się z filtra po każdym suszeniu. To podstawowa zasada. Raz na 3-5 cykli suszenia warto umyć taki filtr pod bieżącą wodą. Krok trzeci. Czyszczenie kanału filtra nakładczki. Kładki gromadzą się w zakamarkach. Koniecznie trzeba je stąd usunąć. Używam do tego celu odkurzacza z długą końcówką, tak zwaną szczelinówką. Wydawałoby się, że kanał jest już czysty, ale zajrzyjmy do środka. W kanale ciągle pozostał osad z przyklejonych kładków. Zobaczcie, jak to wygląda. Tych kładków również trzeba się pozbyć. Najlepsza do tego będzie szczotka do czyszczenia butelek. Krok czwarty. Czyszczenie kanału wymiennika ciepła. Nieczyszczony wymiennik ciepła to dłuższy czas suszenia i większe zużycie energii. Warto więc dbać o jego czystość, żeby płacić mniejsze rachunki za prąd. Czyszczę kanał wymiennika ciepła miękką, zwilżoną ściereczką i odkurzam resztki kładków.
Krok piąty, czyszczenie osłony wymiennika ciepła. Krok szósty, czyszczenie wymiennika ciepła. Silnym strumieniem wody wypłukuję głębiej schowane kłaczki. Zobaczcie teraz na dno miski, ile się tych kłaczków wypłukało ze środka. Jest tego naprawdę bardzo dużo. I tej wody nie można wylać do odpływu wanny czy umywalki, bo na 100% zatka Wam odpływ. Wylewamy ją tylko i wyłącznie do sedesu. Krok siódmy, czyszczenie obudowy suszarki. Przy czyszczeniu drzwi trzeba zwrócić uwagę na kłaczki, które ukryte są wśród fałdek uszczelki. Dokładnie trzeba te fałdki oczyścić z kłaczków. Wysuszony filtr na kłaczki i wymiennik ciepła wkładam na swoje miejsce. Krok ósmy. Czujnik wilgotności. Dostęp do czujnika wilgotności jest od środka komory bębna. Trzeba tam włożyć rękę i wyczuć dwa takie metalowe półksiężyce. Czyścimy je z osadu kamienia szorstką stroną gąbki. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów, bo naprawdę warto.